O'Brien. O'Brien, on żyje. Jakim cudem on żyje? Zostali przekierowani na południe. Mówił, że podłączył ją pod tlen. Założył kopów. Uratował jej życie. Powiedział, że uratował jej życie. Dlatego ona może... Nie. Ale O'Brien żyje. A skoro on, to może... Dobra, teraz muszę tylko go oprawić. No, to jest trochę warte. Dick! Jesteś tam? Wolfman, kojarzysz? Kilka dni temu pytałem cię, czy pamiętasz tego dupka z Niro, O'Briana? Pamiętam. Tylko to wszystko jest zamazane. Tak, tak, dobra. Kimnij się trochę, Wolfman. Później ci wszystko opowiem. Kiedy się stąd zabierzemy, Dick? Niedługo, Boozer. Już niedługo. Słuchaj, jak tylko łapa ci się zagoi, zabieramy się stąd w pizdu. Spoko, Dick. Dobra. O'Brien. Jesteś tam? O'Brien. Oż ty, sukinsynu. Lepiej odezwij się do mnie, słyszysz, O'Brien? Wiem, że używasz tego kanału, do cholery. Dobra, lepiej mi odpowiedz, albo zobaczysz. Znajdę cię. Zrozumiano? A, jasne, cholera, no już. O'Brien, odpowiedz. Dick, jesteś tam? Namierzyłeś ten helikopter? To ten sam gość, którego widzieliśmy na dachu tamtej nocy? A, no tak, tak, to był on. A pamiętał nas? Sary? Co się stało? Nie wiem, przekierowano ich na południe. Tak, pamiętał ją, ale nie ma pojęcia, co się z nią stało. Nie myśl, nie spodziewasz się chyba, że ona wciąż żyje. Co? Nie, znaczy, nie, słuchaj, nie jestem głupi, Boozer. Po prostu chcę wiedzieć, rozumiesz, co się z nią stało. Gdzie umarła. Ale, hej, może wreszcie, sam nie wiem, znajdziesz spokój. Nie potrzebuję znajdować spokoju, Jezu, łzę. To muszę spadać, okej? Okay? Bez odbioru. Zdankować. Właśnie tak. Chyba wystarczy. Mam cię.
Boże, mięso. No i po sprawie. Dobra, teraz muszę zawieźć to buzerowi. Złom. Hej, Boozman. Przyniosłem świeże mięso. Powinno nam wystarczyć na jakiś czas. Hej, Dick. Dzięki, stary, ale... No, nie jestem specjalnie głodny. Później to zasolę.